Siema wszystkim. No i wróciłem na nasz las. Mamy tutaj przed sobą duży głaz. Bardzo fajnie się on prezentuje. Na którym jest wyryty krzyż. Już wcześniej nagrywałem tutaj odcinek z wycieczki nad Wisłę i go nagrywałem, ale dzisiaj postanowiłem zbadać w sumie ten teren. Oczywiście on tutaj wchodzi pod nasze pozwolenia. A teren przyciągnął mnie pod względem pewnych zmianek tutaj o tym miejscu. Z tego co wyczytałem z ksiąg, mogli ten wąwóz wykorzystywać jako drogę transportową do Wisły, czyli spławiano tędy kamień. Zresztą nawet widać fajnie tutaj jeszcze skałkę. Po lewej stronie ładnie się ciągnie i po prawej też są. A druga istotna rzecz, tam u góry, nie wiem jak pozwoli mi ukształtowanie terenu oraz jak jest ogólnie zarośnięte tam na samej górze, ale tam mamy wyrobiska odkrywkowe kamienia. Także poszukiwania będę zaczynać właśnie tam od góry. Postaram się tutaj to wszystko zbadać. A kompletnie jestem na, że tak powiem, innej części lasu. Na razie nie odkryta przeze mnie. Nie chodziliśmy tutaj wcześniej. A pogodę mamy jak na razie spoko. Nie ma takiego dużego upału i myślę, że będzie się bardzo fajnie, przyjemnie kopać. Trochę jest pod chmurą, ale może mnie deszcz nie zgoni. Ok, no to pora brać sprzęt i zobaczmy co wyjdzie. Tu jest jakiś złomik, zaraz go wyciągnę. Naprawdę jest tu tak stromo, ciężki teren, nie powiem. Jesteś. Wygląda jak jakaś nabijka, bo tu widzę też chyba otwór, jak się nie mylę. Tu jest otwór. Jest. Coś takiego. Jakaś nabijka z żelaza. Ale ciekawe. A otwór jest kwadratowy. Tak. Widać kwadrat. Coś takiego. Wrzeszczot. Kawałek pocisku widzę. Tak.
Gwóźdź. Ciekawe, tutaj są te otwory w skale. Spaść i się zabić. Wysokość niesamowita. Tutaj to samo. Tutaj wyrósł młody buk na skalę. I te skałki się jeszcze ciągną, a ciągną. Kurde, kolejny wrzeszczot. Jest sygnał na skalę, ale zobaczymy, co to jest. O kurde. Może to być grocik. Może to być grocik. Malutki grocik. Ciekawa sprawa. Tutaj koniecznie idzie pineska. Już zaczyna mi się podobać. Coś takiego malutkiego. Coś takiego. Ale to naprawdę im bliżej wyrobiska, tym coraz to większe
Znaczy coraz to więcej metali właśnie wpada i to widać, że starych, a kamieniołom funkcjonował do XIX wieku, także mogli dynamitami wysadzać kamień w celu wydobycia, znaczy w celu poszerzenia dalszych wyrobisk. Obrączka i to jeszcze z nogą. Kość została. Coś tu jest długiego. Obstawiam wrzeszczot. Drut. Kurczę, to też mi wygląda. Jest takie malutkie tu ostrze, ale kamera tego nie odda. Tak jakby urwana końcówka od grocika. Coś tu jest, jakieś naczynie chyba. Garnuszek. I ucho, chyba od tego, tak, druga strona tego garnuszka. Będzie cały garnek rozwalony. XVI HF. Coś takiego. Taka malutka ampułka. Okay. Kawałek blaszki. Kawałek rury. Ta. No bo nie wiem, czy to nie będzie główka od rowera, od rama. Już późno się robi. Tyle wyszło z dzisiejszych poszukiwań. Także miejsce zaliczone. Na pewno tu jeszcze wrócę. Zwłaszcza, że nie mogłem się dostać do tego starego wyrobiska XIII-wiecznego.
niestety zbyt jest zarośnięte. Także to jest kolejne wyrobisko, które mi nie pozwoliło właśnie teraz ruszyć i przeatakować, tylko niestety będę musiał je odłożyć na jesień. No ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Także okej, późno się robi, pora uciekać. Okej, no to tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, no i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.